Panie prezydencie, pułkownik Stawski melduje gotowość wojskowej asysty honorowej do uroczystości. Panie prezydencie, moim zakończeniem uroczystości zapraszam do wystąpienia dla mediów. Kto z Państwa zaprasza? Na ramię, right? Do nogi, right? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim witam mieszkańców Warszawy, witam mieszkańców Ochoty w tym bardzo szczególnym dniu. Szanowni Państwo, spotykamy się na warszawskich ulicach, na warszawskich placach, jak co roku 1 sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w tym roku 79. rocznicę. Rozpoczynamy ten dzień i rozpoczynamy te obchody dzisiaj, dokładnie 1 sierpnia w warszawskiej dzielnicy Ochota. Tutaj, gdzie miała miejsce tragedia mieszkańców tego rejonu Warszawy. Trzeba wiedzieć, że specyfika Powstania Warszawskiego na Ochocie była dla Warszawy szczególna. Niestety Niemcy mieli w tej dzielnicy kilka bardzo silnie umocnionych punktów, których nie udało się w tym pierwszym, drugim dniu sierpnia zdobyć powstańcom. Te niemieckie reduty udało się obronić. Były tylko dwa silne punkty oporu powstańczego
w całej dzielnicy i dowódca oddziałów powstańczych, pseudonim Grzymała, podjął decyzję o wycofaniu większości słabo uzbrojonych powstańców poza Warszawę, w rejon lasów ojnickich, w rejon lasów sękocińskich, po to, żeby się przegrupować i po to, żeby się dozbroić. Niewielka stosunkowo grupa powstańców pozostała w tej dzielnicy, natomiast wkroczyły tutaj rzeczywiście oddziały Waffen-SS, a w szczególności żołnierze, zbrodniarze brygady Rona. Byli to Rosjanie, którzy byli w służbie hitlerowskiej, niemieckiej, należeli do jednostek Waffen-SS. Z wyjątkowym okrucieństwem potraktowali mieszkańców Ochoty. Tutaj, w tym miejscu, był wówczas plac targowy, gdzie była taka, powiedzielibyśmy dzisiaj, taki plac duży jak na warszawskie ówczesne warunki, jeden z najstarszych w Warszawie, istniejący przez cały okres międzywojenny, a więc miał też swoją tutaj już taką warszawską tradycję ten plac. Przyjeżdżali tutaj podwarszawscy chłopi, podwarszawscy rolnicy po to, by sprzedawać swoje płody rolne. To była taka, można powiedzieć, w jakimś sensie giełda owocowo-warzywna. Ten plac był dosyć duży i to właśnie na ten plac Niemcy spędzili mieszkańców Ochoty w sumie w okresie między 4 a 20 sierpnia 1944 roku. Przez ten plac przeszło ponad 60 tysięcy mieszkańców Ochoty. Niestety ponad 1000 z nich z tego placu nigdy nie wyszło. Zginęli tutaj, pomarli z chorób, z ran, z wycieńczenia. Były tam ogromnie trudne warunki. Wśród tych tysięcy ludzi było bardzo niewiele ujęć wody. Ludzie byli bez żywności, bez przygotowania, nie mieli żadnej osłony. W dodatku jeszcze krążyli wśród nich SS-mani, wyławiali młode dziewczyny. Dochodziło tutaj do dantejskich scen, do gwałtów na młodych dziewczętach, na młodych kobietach. Te tablice upamiętniają to cierpienie mieszkańców Warszawy. Było to miejsce gehenny mieszkańców dzielnicy Ochota, które do dzisiaj wspominane jest tutaj ze zgrozą. Jestem wdzięczny ogromnie Państwu, którzy tutaj przybyli, warszawiakom, którzy razem ze mną złożyli tutaj przed chwilą wieniec i zapaliliśmy razem znicze po to, by upamiętnić tych wszystkich, którzy tutaj cierpieli w tamtych pierwszych dniach sierpniowych 1944 roku. Jest dzisiaj ten szczególny dzień i będzie teraz w Warszawie ten szczególny czas. Przez cały sierpień, przez cały wrzesień będą upamiętniane miejsca cierpienia ludności Warszawy, miejsca walk, w których powstańcy bronili się przede wszystkim przed hitlerowską, przed niemiecką nawałą bohaterskiego oporu Warszawy wobec hitlerowskiego najeźdźcy. Bardzo proszę o godne uczczenie, tak jak co roku, w tą 70., tym razem 9. rocznicę, uczczenie pamięci bohaterów, wszystkich bohaterów Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy o tym, że tymi bohaterami Powstania byli nie tylko ci, którzy walczyli w Powstaniu z bronią w ręku, byli nie tylko ci, którzy z bronią w ręku w tym Powstaniu polegli, ale była cała ludność Warszawy, ludność, która była tutaj w Warszawie z powstańcami, która ich wspierała, wśród której znajdowali oparcie i która cierpiała niewinnie, bezbronna, mordowana tu na Ochocie, na Woli, w innych miejscach Warszawy, gdzie doszło do kaźni mieszkańców. Nigdy nie wolno zapomnieć o tym, że w czasie Powstania Warszawskiego zabitych i zamordowanych zostało ponad 180 tysięcy mieszkańców naszej stolicy. To była straszliwa cena, jaką Warszawa, jaką Polacy, jaką warszawiacy zapłacili za swoje pragnienie wolności, za swoją niezłomność, za swoją twardość i swoją hardość wobec okupanta, jaką zapłacili za wolną Polskę. Pamiętamy o tym. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć poległym.